No to wybory samorządowe mamy już na dobre za sobą, już wszystko oficjalnie wiadomo. PiS wygrał, ale mimo to, że wygrał, to tak naprawdę przegrał, bo po prostu zdobył większość w większości sejmików wojewódzkich, ale już niektórzy mówią, że i tak nie będzie w stanie tam objąć władzy, bo nie będzie miał z kim wejść w koalicję. Może tak, może nie, nie wiem, w samorządach są troszeczkę inne układy zazwyczaj niż na samej górze, ale to nie jest ważne, bo sejmik wojewódzki i tak nie ma za dużo do gadania, ma trochę pieniędzy do wydania, ale nie może zbyt dużo zmienić. Natomiast PiS tutaj przerżnął na maksa, jeżeli chodzi o wybory do na stanowiska prezydentów tych największych miast w Polsce. Coś tam próbują jeszcze walczyć gdzieś tam w Krakowie czy w Gdańsku, ale myślę, że jakiegoś wielkiego sukcesu tu nie będzie. Trzeba jeszcze chwilę poczekać. Natomiast po prawej stronie internetu pojawiły się właśnie krytyczne komentarze, że jak warszawiacy mogli głosować na tą paskudną. Na tą paskudną ekipę, na tego Trzaskowskiego, który przecież jest kolegą Hanki Gronkowiec-Tango, która podobno okradała warszawiaków z kamienic. No mogą, bo okradać, bo kraść trzeba umieć, tak? I ta ekipa bardzo, no bardzo dobrze to robi, tak? Bo umówmy się, ile osób mogło być bezpośrednio dotkniętych tą tak zwaną złodziejską reprywatyzacją? Nie wiem, strzelam. 1000 osób to jest mniej niż 1 promil, tak? To co 99,9% będzie się narażać i głosować na jakiegoś tam jakiego, przecież jaki można na przykład każdemu dać w mordę, a nie tylko jednemu promilowi. No to niech da temu jednemu promilowi. No a ja się tym nie przejmuję, tam po prostu będę udawał, że tego nie widzę, a to, że kogoś tam wywożą, wróć, że ktoś sobie pojechał do lasu, przywiązał się do drzewa, oblał naftą i podpalił, no takie rzeczy się zdarzają w Polsce. Tak, no jakiś pewnie świr samobójczy. No, więc kraść umieć trzeba, tak? No, ta ekipa to potrafi, ale ta druga ekipa też to potrafi, bo właśnie wczoraj, tak jak dzisiaj to nagrywam, to jest środa, wczoraj we wtorek Sejm przyjął ustawę o podatku socjalisty. O daninie solidarnościowej, tak, no bo przecież pan premier obiecywał, że nie będzie podnosił podatków, no więc nie wprowadził nowego podatku, tylko wprowadził daninę. Bóg jeden raczej wiedzieć, czym się różni danina od podatku. No, ale musi się czymś różnić. No i właśnie, i tą nową daninę mają płacić tylko najbogatsi, najbogatsze tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi w kraju. Oni mają płacić ekstra 4% od tamtego swojego dochodu. No, czyli po prostu wprowadzili no, dodatkowy próg podatkowy, bo do tego to się sprowadza. Zycia Gilowska się w grobie przewraca. A ponieważ to dotyczy tylko kilkudziesięciu tysięcy ludzi w kraju, no to przecież nikt ich nie będzie bronił, nikt nie będzie się za nimi wstawiał, zwłaszcza, że to podobno ma być na biedne, niepełnosprawne dzieci. No a kto by odmawiał biednym, niepełnosprawnym dzieciom? Ale zaraz, to wszyscy mają płacić, bo to ma jeszcze iść ze składek jakiś tam na fundusz pracy czy na coś. No ale nie, cicho, nie, to mają płacić najbogatsi, to się nazywa danina solidarnościowa i tyle. No więc. To mnie najbardziej zastanawia, jak to jest, że w Polsce, jeżeli się coś zmienia, podatki to się wyłącznie podnosi, tak? Ostatni raz podatki były obniżane przez Zytę Gilowską, a na przykład Tusk podnosił podatki, bo był kryzys gospodarczy, bo trzeba podnieść, bo jest kryzys gospodarczy. Natomiast Morawiecki podnosi podatki, bo jest prosperity gospodarcze i tak nie bardzo to rozumiem. Na czym to polega, ale przypomnę, że jutro mija dokładnie 3 lata od ostatnich wyborów do Sejmu. Co to oznacza? No to oznacza tyle, że przez ostatnie 11 lat Polki i Polacy byli ignorowani, oszukiwani i opluwani. No i podejrzewam, że jeszcze kilka dobrych albo kilkanaście dobrych lat tego samego nas czeka.